Moi kochani, wszyscy moi kochani, wszyscy ci, którzy mnie kochacie, a szczególnie ci, którzy napisali do mnie, że mnie kochają, buziaki, pozdrawiam tych wszystkich, którzy napisali, że mnie kochają. Również pozdrawiam tych, którzy nie napisali, że mnie kochają i jeszcze o tym nie wiedzą. Ale ich też pozdrawiam. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że mnie kochają, tak mnie pokochajcie, to żebyście byli tego świadomi. Chcę wam powiedzieć, kochani, że istnieje coś takiego, co się nazywa smutek. Smutek jest to taki stan, jest to stan lękowy pewnego rodzaju. To znaczy, człowieka wtedy nic nie cieszy, wszystko go smuci i on nie jest gotów się uśmiechnąć nawet do siebie. Nawet jak popatrzy na siebie, jak popatrzy w lustrze, to się nawet do siebie nie uśmiecha. I to jest stan smutasa. To jest tak, jak patrzysz w lustro i widzisz smutną mordę, to już jest pierwsza oznaka tego, że należy coś zmienić, że należy się zacząć cieszyć, kochani. I dlatego ja wam proponuję wam, to życie jest takie piękne, że jak nie cieszysz się życiem, nie cieszysz się tym, co ciebie spotyka, to jesteś albo idiotą, albo idiotką, albo depresantem. To jedno z drugim też nie należałoby mieszać zbyt często, gdyż może się okazać, że jedno się łączy z drugim. Dlatego, kochani, informuję was, dużo lepiej być głupkiem, wesołym głupkiem, niż poważnym smutasem. Proszę nie rymować od razu z czymś innym. Kochani, dlatego mam dla was w prezencie z okazji nadchodzącego nowego roku, mam dla was, kochani, odtrutki na smutki. I to jest najważniejsza rzecz. Przygotujcie sobie duży słoik i do tego słoika puśćcie wszelkie odtrutki na smutki, czyli to wszystko, co was cieszyło i co was może cieszyć i co będzie cieszyć. Jak nie masz tego akurat w tej chwili w formie takiej, żebyś mógł to nałożyć łyżką lub wylać, to proponuję, żebyś to napisała na kartce lub w formie fotografii lub pendrive'a, wrzuciła sobie do słoika i przygotowała sobie odtrutki na smutki, czyli z okazji nowego roku życzę wam wszystkiego najlepszego, a to wszystko, co jest najlepsze, to jest dobry humor. Dlatego życzę wam radości i kochani, jak spotkacie smutki, to szybciutko je zawinąć w papier toaletowy do kibla i spuścić wodę, a następnie użyć dużo, dużo dezodorantu. Życzę wam, aby wasze odtrutki na smutki działały natychmiastowo. Dlatego koniecznie do słoika z odtrutkami wsadź dezodorant. On ci się może bardzo przydać. No i oczywiście, jak jesteś facetem, to prezerwatywy tam też niech będą.